Paweł, 20 marca w Nowym Dworze Mazowieckim, twoja kolejna zawodowa walka. Tym razem rywal wydaje się troszkę słabszy od twoich ostatnich przeciwników i też dystans rundowy trochę krótszy. Ale może zacznijmy od przygotowań. Kiedy tak na dobre rozpocząłeś przygotowania do tego startu? Tak na dobre przygotowania do walki zacząłem już dokładnie 3 stycznia, dlatego że no ogólnie tak po świętach, w sumie to po walce cały czas się ruszałem, robiłem siłownię, troszeczkę biegałem, także no myślę, że nie wypadłem z formy. Ostatnia moja walka była 12 listopada, także ten okres świąteczny to był taki luźniejszy i wolniejszy. Chociaż tak jak mówię, cały czas się ruszałem. No i od 3 stycznia tak na dobre weszłem w trening. Na początku, tak jak zawsze, był to trening tlenowy, biegowy, siła ukierunkowana i przyjeżdżałem również na technikę do Warszawy, do właśnie mojego trenera Kosydowskiego. I teraz już przyjechałem tak na takie mocniejsze przygotowania na 4 tygodnie przed walką, właśnie tutaj szlifować technikę i zrobić ten ostatni, taki najważniejszy okres przygotowań, jakimi są sparingi. W styczniu miałeś jechać do Zakopanego, ale nie wyszło, bo trener się rozchorował, ale przez ten czas nie próżnowałeś, bo od razu widać po tobie, że kilka kilogramów zgubiłeś w porównaniu do tego etapu przygotowań z poprzednich walk. No tak, muszę powiedzieć, że w ostatniej walce miałem troszeczkę nauczkę, dlatego że no, nabrałem troszeczkę, trochę wagi. Ciężko by mi było ją zrzucić, po prostu robiłem dużo siłowni. No, to odbiło się troszeczkę, tak mi się wydaje, może to, bo walka była w sporo metrów pod ziemią, także może to miało też wpływ, że nie było takiego zrywu, chociaż wygrałem tamtą walkę na punkty. Wyraźnie, no ale to była jakaś taka nauczka i światełko dla mnie, że trzeba coś z tą wagą zrobić, że jednak na pewno nie wychodzi mi na dobre zrobienie tam tych paru kilogramów, bo to było ładne parę kilogramów. I postanowiłem wziąć się za to po prostu konsultacji z moim znajomym, takim, który jest dietetykiem, ustalił mi dietę i cały czas tej diety się trzymał. No, spadło mi też właśnie parę kilogramów. Jestem dużo lżejszy, szybszy, odstawiłem siłownię, także tylko na dobre mi to wyszło i mam nadzieję, że właśnie pokażę tą szybkość w mojej walce. Kiedyś mówiło się o tym, że być może będziesz zbijał wagę do super średniej. Teraz wydaje się to realne. Tak samo jak kiedyś było to realne, bo ważyłem około 80 kg. No później, tak jak mówiłem, nabrałem tych parę kilo i przez jakiś czas wydawało się to w ogóle tak oddaliło się troszeczkę. No teraz po treningu ważę około 80, właśnie 81, także no parę kilo mi się wydaje, że mógłbym rzucić, chociaż na razie dobrze czuję się w pół ciężkiej i myślę, że tutaj będziemy wojować. 20 marca będziesz boksował z Orialem Kolajem. Co wiesz o tym rywalu? Wiem tyle, że znam jego bilans, wiem, że ma kilka wygranych, kilka porażek. No. Wiem też, że był bokserem amatorskim, oglądałem na YouTube jego walki i tam jakieś wkaskę, znaczy amatorskie. Było też kilka walk zawodowych, także no, wiem mniej więcej, czego mogę się po nim spodziewać. Na pewno jeszcze usiądziemy wspólnie z trenerem i obejrzymy jego walki, żeby obrać odpowiednią taktykę. No myślę, że odpowiedni sparring partnerzy i taktyka do tej walki przyniesie mi sukces. Poczułeś ulgę, że w końcu zawodnik twoich rozmiarów, nie jakiś wieżowiec kolejny, bo po Averlancie, Benzinie, no i Adamku, w końcu ktoś twoich rozmiarów. No tak, to jest akurat. Znaczy, że wiadomo, no, każdy boksuje inaczej, trzeba boksować z każdymi, bo nie wiadomo, z kim przyjdzie mi się mierzyć. No, ja na swoją wagę nie jestem zbyt wysokim zawodnikiem, także z reguły boksuję z wyższymi zawodnikami, chociaż nie mówię, bo wolę takich, którzy są, powiedzmy, moich warunków, nie boją się, wchodzą, powiedzmy, w otwartą wymianę, gdzie mogę po prostu z nimi się pobić też, bo te też lubię. No, powiedzmy, że ci zawodnicy z lepszymi warunkami starali się trzymać się mnie na dystans, ja musiałem podchodzić, zadawać serię ciosów, no i te 3 ostatnie walki właśnie tak wyglądały. Tutaj z tego, co widziałem, ten zawodnik jest taki, że nie boi się, nie unika walki, nie przyjeżdża na pewno przegrywać, stara się boksować, ale przy tym też otwiera się i po
popełnia dużo błędów, także będę starał się wykorzystywać. Dla mnie lepiej boksuje się właśnie z takimi zawodnikami, którzy szukają walki, chcą walczyć, bo wtedy łatwiej jest ich trafić. Jeżeli wychodzi zawodnik w taki, który od początku unika walki, stoi za podwójną gardą, no wtedy jest gorzej. A jeżeli próbuje coś robić, wydaje mi się, że wtedy jest zdecydowanie większa szansa na ustrzelenie go. Czułeś trochę rozczarowanie, jak się dowiedziałeś, że znowu wracasz do sześciorundówek? To znaczy, no wiadomo, ja chciałbym już boksować walki 8-10-rundowe. Chciałbym też w tym roku na pewno, i z tego co wiem, to zaboksuję walkę już 12-rundową, znaczy już na tym najdłuższym dystansie, jakim można boksować w boksie zawodowym. No i ja po tej walce myślę, że już nie będę schodził poniżej 8 rund. Doszedłem do jakiegoś poziomu i nie chcę też się cofać. To jest walka po powiedzmy dłuższej przerwie i to jest no, walka na przetarcie z tym, że no wiadomo, że nie można lekceważyć rywala. To jest tylko 6 rund, ale nieraz te 6 rund trzeba boksować no, w dużo szybszym tempie powiedzmy niż nawet te 10. No właśnie, niby tylko 6 rund, ale będziesz chciał podreperować trochę swój bilans wygrany przed czasem. Będę chciał, ostatnio chciałem, przedostatnio też chciałem, przedostatnio 3 razy się przewracał, wstawał i dalej boksował, także no nie wiem, czy ja ich tak mocno nie trafię, czy on no, po prostu tak wychodzi. No ja się za mocno z tym tak nie stresuję, na pewno nie będę nastawiał się na nokaut, żeby go walnąć. Myślę, że kluczem teraz do takich walk, do możliwości wygrywania przeze mnie walk przed czasem będzie może moja lepsza celność, nad czym oczywiście pracujemy z trenerem Kosudowskim na tarczach i większa moja szybkość. Byłem wolniejszy i to wcale nie przekładało się na siłę mojego uderzenia. Teraz jestem szybszy i myślę, że taki bardziej zaskakujący cios może właśnie zaskoczyć czy zamroczyć przeciwnika niż taki bity, powiedzmy obszerny, zadawany z całą siłą, bo taki cios nigdy nie będzie nokautujący. Jaki cel sobie stawiasz na 2011 rok, Mistrzostwo Europy? Oj, Mistrzostwo Europy, no na pewno tak jak mówię, no w tym roku chciałbym stoczyć jakąś 12-rundową walkę. Jeżeli mam w tej chwili 14 walk, w które praktycznie to jest trzeci rok moich zawodowych walk i myślę, że jeżeli dobiję do około 20 walk, nabiorę troszeczkę jeszcze więcej doświadczenia na tych długich dystansach z dobrymi, twardymi zawodnikami. Myślę, że pod koniec albo powiedzmy w przyszłym roku, jeżeli nadejdzie jakaś propozycja, nawet na wyjeździe walki o jakiś znaczący tytuł, pojadę, będę walczył i na pewno będę starał się ją wygrać. No właśnie, dwie takie propozycje już dosyć dużo nadeszły. Cleverly, Karl, ty chciałeś jechać, a jak ten trener zareagował na te propozycje? No wiadomo, trener wiedział też jaka jest sytuacja, to było 3 dni przed galą. Ja tak jak mówiłem wcześniej, troszeczkę nabrałem parę kilogramów, trzeba było zrobić wagę. Trener mówi, że jeżeli to by było chociaż no, 2 tygodnie wcześniej, pojechalibyśmy na tę walkę, dlatego że cały czas byłem w treningu, nie czułem się źle, czułem się nawet dobrze, wypoczęty po walce. Także myślę, że wiadomo, że tu by nie były takie przygotowania, jakie powinny być do walki o Mistrzostwo Świata. Ale jednak szansa była i mocno nad tym się zastanawiałem, z tym, że no, po rozmowach z moim promotorem i trenerem no, zdecydowaliśmy, że nie weźmiemy tę walkę, chociaż no, no, ale nie mogę powiedzieć, że żałuję, bo myślę, że mam nadzieję, że jeszcze coś takiego mi się trafi. No właśnie, potem nadeszła propozycja z Karlem, też nie żałujesz? No muszę ci powiedzieć, że jak obejrzałem walkę, to tak troszeczkę mnie jakby coś tam tknęło. Szczerze powiedziawszy, nie widziałem w ogóle tego zawodnika. Tylko widziałem, że tam w bilansie miał w pierwszej rundzie wygraną z Nadzimem Mahomedim, którego oglądałem właśnie przy okazji walki, którą toczyłem z Tomasem Adamkiem. On właśnie miał wideo z nagraniem walki Tomasa Adamka z Nadzimem Mahomedim. On go wtedy znokautował, tego Adamka. I wiem, że to jest właśnie był dobry zawodnik i tym się sugerowałem, że właśnie on w pierwszej rundzie, jeżeli wygrał z takim niezłym zawodnikiem, to musiał być też zawodnik, ale jakoby szczerze, jak obejrzałem jego walki, to naprawdę, no, musiał go czymś zaskoczyć, przypadkowy cios i to naprawdę było, no a ten Mahomedi, no pojechał właśnie wtedy za mnie też do Cleverego i dał mu równowalkę, także no to akurat nie było przełożenia, no nie wiem, ten Anglik właśnie, McIntosh chyba, który wywalczył te Mistrzostwa Europy na term Karlu,
może lepiej z nim zawalczył. Ja jeżeli bym pojechał, wiadomo, czy on by mi leżał, czy by mi nie leżał, no to już ciężko powiedzieć. No ale ta walka była taka dosyć korzystna. Na pewno wydaje mi się, że poziom trudności był łatwiejszy niż z Cleverem. Ale z drugiej strony, pomimo tego, że z tych propozycji nie skorzystałeś, to przyjemnie, że ktoś cię jednak zauważa w tych światowych rankingach. No tak, bardzo przyjemnie. No ja mówię, żeby ktoś mi powiedział, jak zaczynałem tą przygodę z boksem zawodowym, że po 2 latach będę już 13 w tej jednej z 4 najważniejszych federacji w boksie zawodowym, no to nie wiem, czy bym mówił, że teraz jestem 13 w tym WBC, także cieszy mnie to, że jacyś no, promotorzy z innych krajów też mnie zauważają, tacy dosyć mocni im promotorzy, także no tylko się z tego cieszę. No i tak jak mówię, no mam nadzieję, że w odpowiednim czasie dostanę propozycję i wykorzystam swoją szansę.